Cześć. Witajcie na naszym kanale Family Hiking. Wracamy do naszych tematów bunkrowych i II wojny światowej. Jakoś miesiąc temu byliśmy pod Krakowem, gmina Zabierzów, Młynka Wieś. Ja tutaj wrzucę linka i wrzucę małą zajawkę tego, co tam robiliśmy. I tam znajdował się bunkier niemiecki, schron Regelbau 668 dla 6 do 9 żołnierzy. Było to w ramach tak zwanej linii Stellung B1, czyli umocnień, które Niemcy zaczęli tutaj budować w 1944 roku, w sierpniu, gdzieś koło lata, praktycznie do stycznia 1945 roku, w wyniku klęski na froncie wschodnim, w wyniku klęski pod Stalingradem i zbliżającego się frontu i Armii Czerwonej. No i przygotowano między innymi taką jedną z tych linii. Ich było kilka, B1, B2, A1, A2, w oparciu o właśnie naturalne przeszkody, jakieś rzeki, jakieś jary, kotliny i tak dalej, żeby wykorzystać jak najwięcej umocnienia polowe i ukształtowanie terenu. Natomiast właśnie w Młynce była tak zwana Schutzpunkt, czyli grupa obronna, czy punkt dowodzenia właśnie Młynka. Tam był jeden ze schronów, bardzo ciekawy, bo miał dobudowany jeszcze schron bierny typu Regelbau, miał dobudowany schron do obrony okrężnej, tak zwany Ringstadt 58C, popularny Tobruk. No i zacząłem sobie wtedy grzebać. Oczywiście więcej tam na tym filmie, zobaczcie sobie, mówimy o całej idei tych schronów. Natomiast tutaj jest tego więcej. Zacząłem grzebać, bo mówię, no, skoro cała linia, to musi tego być trochę więcej. I faktycznie okazało się, że całkiem niedaleko od Młynki, Nielepice, tu gdzie jesteśmy teraz, jest cały punkt oporu Nielepice, czy to miejsce bardziej znane jako wzgórze 280. Czemu 280? Wzgórze bez nazwy ma taką wysokość nad poziom morza, więc tak nazwano. I tutaj jest cały punkt dowodzenia. Są trzy schrony Regelbau, dwa Tobruki. Było stanowisko dla armaty gdzieś wykute w skałach i właśnie dwa Tobruki jeszcze. A obok jest góra, wzgórze Helm. I tam była linia okopów. O co chodziło? Chodziło o zabezpieczenie drogi Kraków-Trzebinia, która jest tam. Bo tutaj jest tak zwany Jar Krzeszowicki, chyba tak to się nazywa. I po prostu te wzgórza to jest naturalna zapora przeciwpancerna, więc spodziewano się ataku czy kolumn radzieckich, które miałyby iść z tej strony, a właśnie takie schrony polowe, wzmacniane, stanowiska polowe wzmacniane schronami żelbetonowymi stawiano przy różnego rodzaju mostach, przeprawach, aby wzmocnić obronę. I tutaj są, mówię, trzy bunkry. Jeden jest przed nami, a jeszcze są dwa. Będziemy ich szukać i trochę czeka nas spinaczki, bo mówię, jesteśmy u podnóża wzgórza 280. Tutaj jeszcze działa takie stowarzyszenie, nasze Nielepice, tam mówiłem, że w Młynce jest Rawelin, który dba o te schrony, jakoś je odkopało, bo to wszystko po wojnie uległo zniszczeniu, zakopaniu. A tutaj są nasze Nielepice, które właśnie też jakieś prace tutaj konserwacyjne prowadzą. Także będzie ciekawie, bo będzie trochę eksploracji. Nie jesteśmy sami, bo jesteśmy ze znajomymi, którzy już sobie tam podziwiają i czytają. To są jakieś tablice informacyjne. Dobra, poszukamy wejścia. On jest taki charakterystyczny, tutaj wykuta w skale, w górze jest po prostu miejsce, gdzie on miał być. Cały miał być tutaj pod dach, aż przykryty i tylko wejście z tej strony, gdzie idziemy. Zobaczymy, czy tam się, w jakim to jest stanie. No, w Młynce było lepiej, tutaj jest po prostu, mówię, bardziej na dziko. Włączę latarki i możemy iść. No, dużo gorzej zachowane niż to, co w Młynce. Tutaj wchodzilibyśmy do pierwszej komory takiej oczyszczającej, gdzie po prostu miano zrzucić brudne ciuchy i bano się ataków chemicznych. No nie, z tej strony nie wejdziemy. Mówię, przedsionek, tu były drzwi pancerne, a tam komora gazostrzelna, która miała służyć do
wymiany gazów i właśnie zapobiegać wdarciu się gazów bojowych. No, trzeba by się tam wczołgać, ale widzę, że jest góra zasypana, więc będzie ciężko. O, taka jest sytuacja na dziko trochę. Ale zobaczymy, czy będzie więcej szczęścia wejściem ewakuacyjnym, wyjściem ewakuacyjnym. Zasypane wejście. No nie. Nie wejdziemy. Jest po prostu aż pod górę, pod sufit, podsypana ziemia. Także tylko z zewnątrz. No ale byliśmy w Młynce, to wiemy, jak to wygląda. Także pierwszy i można powiedzieć częściowy tylko sukces, bo nie udało się nam wejść. No, zasypane po sufit. Plus straszne błoto, bo są roztopy. Wiosna idzie. No ale mimo wszystko daje nam to jakiś obraz tego, co tu się działo. Mówię, czekają nas jeszcze dwa. Drugi chyba też jest zasypany, ale na samym wzgórzu jest główne stanowisko dowodzenia, które mogło koordynować ogień i tam się chyba da wejść. I są właśnie te ringsztady. Także idziemy dalej. Dobra, z drugim było trochę gorzej znaleźć, bo jest schowany. Tutaj w ogóle bałem się, że on jest na terenie prywatnym, ale chyba nie. Pan tutaj, gdzie parkowaliśmy samochód, powiedział, że jest tajny, bo nikt nie wie o nim. No ale my się dowiedzieliśmy jakoś. No on jest cały zakopany, więc od wojny, więc to daje nam powiedzmy taki pogląd sytuacyjny, jak to wyglądało, że praktycznie cały miał być zamaskowany. Tu się fajnie zachowały wieczniki, wyloty kominów. Widzicie? I ktoś zdjął górę. Tutaj było wyjście ewakuacyjne. Czyli to, co tam widzieliśmy, bo się zachowała drabinka i zarys studzienki. Więc to jest na 1,5-2 metry zakopane. I on tak miał być. Zakładam, że wejście jest tam, gdzie stoi Jola. W sensie tu było wejście. I tylko ta część tu była odkopana. Prawdopodobnie był jakiś rów dobiegowy, być może tam. Nie, takie zgłębienie terenu, więc mogło iść. Tędy wchodzili, wyjście wakacyjne i on cały był tak jak tu, nawet no, ta ziemia była tym. To jest wylot wentylacji od tych pomp, od tych filtrów przeciwgazowych, nie? Tam był filtr węglowy, a to był wylot kominka tutaj. Tak jak mówiłem w Młynce, tutaj był kominek, taka koza czy coś takiego i tutaj po prostu był wylot kominka. No tego nie odkopali, może kiedyś będzie tam udało się dojść. No, ja czuję trochę niedosyt, że do tego pierwszego się nie udało wejść. No, ale mam nadzieję, że trzeci na szczycie, który jest punktem dowodzenia, bo tam zachowało się stanowisko peryskopu, czymś takim. Po prostu zobaczymy sobie ten punkt obronny, że to górowało nad całym terenem. Można było koordynować ogień, wydawać jakieś rozkazy. Tak jak mówię, główny punkt, gdzie miano atakować czy bronić się, to jest ta droga. Tu stąd widać idealnie, dlaczego tutaj powstawały te stanowiska.
prawdopodobnie tutaj istniały jakieś polowe jeszcze stanowiska ogniowe, tak jak mówię, na pewno jedno potwierdzone artyleryjskie, bo znaleziono taki wykusz w skale, który odpowiada parametrom armaty przeciwpancernej, a tam, gdzie jest góra Chełm obok mnie, to jest jeszcze wyższe wzniesienie, ona ma chyba 380 metrów, tam po prostu u podnóża była linia okopów, kilkaset metrów. W ogóle dlaczego my o tym tutaj mówimy? No bo to fortyfikacje niemieckie. Raz, mamy pod Krakowem bunkry, nie trzeba jechać do MRU, nie trzeba jechać na Śląsk. Może nie takiej skali, ale też kawał historii. A dwa, oczywiście mówiłem o tym, że organizacja TOTTO budowała, ale to było budowane rękami Polaków, robotników przymusowych czy niewolników, których tutaj po prostu zwożono z różnych zakątków, koszarowano, czy no, był dość duży rygor, bo nie wywiązanie się z tych prac, czy jakiś sabotaż, czy niedotrzymanie jakiegoś terminu było równoznaczne z właśnie sabotażem, bo za to można było dostać kulkę w łeb, bo według Niemców było to sabotowanie ich machiny obronnej, tak? Także no, są poświadczone zapiski o tym, że Polaków tutaj zwożono, nawet nie tyle z okolicznych tutaj wiosek, co dowożono z odleglejszych zakątków i po prostu odbywały się tutaj prace od połowy 44 praktycznie do 45 roku. Ciekawe, czy tam się jakieś artefakty zachowały, jakbyśmy weszli. O, tutaj Kuba coś znalazł. Widzę. Wiesz co, to mi wygląda chyba na późniejsze. Na jakąś siatkę powojenną, takie słupki, że to nie były zasieki. Aczkolwiek, no mogę się mylić, nie? Bo może z jakiejś posesji? Nie wiem, ale no, artefakt jest. Dobra, ale ciągle nasz apetyt nie jest zaspokojony, bo chcemy wejść do jakiegoś bunkra i coś poeksplorować w środku, a nie taplać się w błocie. Także nie tracimy czasu, lecimy dalej. No, a w takich warunkach zjedzamy bunkry na dziko. Ostrożnie tam. Dobra, wyszliśmy na jakąś polankę. Teraz czeka nas tylko wspinaczka na to wzgórze 280. Jak, Renia? Dobrze. Takie warunki. Mała wspinaczka, żeby zdobyć kolejny bunkier. Ale to też uświadamia mi, jak to miejsce było wybrane celowo, bo no jest trudne. Teraz wyobraźmy sobie, że podchodzimy tutaj pod ostrzałem karabinów maszynowych. Przedzielamy się przez jakieś zasieki. To jest plus, że nikt do nas nie strzela. No. Nikt do nas nie strzela. W ogóle ja nie powiedziałem, że ta linia, najpewniej ona nie walczyła tutaj ten odcinek, te nie lepice, ani młynka, bo chyba nigdy nie zostało ukończone i później Niemcy się stąd wycofali, no też front czerwony, Armia Czerwona, front wschodni się zbliżał szybko. No musieli się przegrupować i mówią, duży wysiłek, a nie ukończone. Kurde, się ślizga, zaraz zjadę z tego zbocza. Ale jest ścieżka jedyna. Ja założę się, że jak dojdziemy na górę, to będzie coś lepszego. I po dotarciu na górę naszym oczom ukazał się ostatni Regelbau 668. Ten główny, ten, który miał być punktem dowodzenia. Tutaj widać, jak on był obsypany z każdej strony, a tu jakiś taki przesmyk chyba równobiegowy. A nie, sorry, to ten był wykuty w skalę, tamten był w ziemi, tutaj widać, jak żeby go osadzić, kuto po prostu skałę.
Ten jest wykuty w skale. W sensie to... W sensie nie jest zrobiony z betonu. Jest, nie. Jest... Jakby ta część wykuta, żeby go skomponować. I tutaj jeszcze powinny być dwa ringsztady, te tobruki. No, bardzo wysoko położenie jesteśmy. Tą ścieżką tam szliśmy, gdzie był ten pierwszy bunkier. Zaraz sprawdzę na mapie, gdzie są te ringsztady, bo on był dodatkowo chroniony dwoma tymi ringsztadami 58C, popularnie zwanymi tobrukami. One chyba są gdzieś tu. I to jest wzgórze. Po prostu jesteśmy na wzgórzu. Mam oczywiście ze sobą nieodłączny geoportal, który pozwala mi znaleźć takie różne ukryte rzeczy. Szukamy tych legendarnych tobruków, ringsztadów 58C. I mimo że mamy ich lokalizację na GPS-ie, posiłkuję się geoportalem, to nie było łatwo znaleźć, bo jest zarośnięte. Pewnie jakbyśmy tutaj przyjechali w lecie, to w ogóle kaplica. Się zawinąłem w coś. To po prostu kolczaste krzaki. Po prostu lepiej niż zasieki. Dobra, uwolniłem się. I on jest tutaj. My sobie taki widzieliśmy w Młynce, dużo lepiej zachowany, może wrzucę tutaj zdjęcie, bo no on miał być właśnie tak, zasypany, tylko dojście na niego zrobione, a dosłownie jest 5-10 metrów od tego Regelbau, czyli po prostu to było ewidentnie tej załogi, stąd mieli się bronić, używając MG34 albo MG42 grawidów maszynowych. I co ciekawe, że większość tych tobruków była przeznaczona do obrony okrężnej, czyli 360 stopni mógł strzelać. Natomiast ten, ze względu na usytuowanie, że jesteśmy no, na tych 280 metrach prawie, to był tylko do obrony dalekiej, nie bliskiej. No bo stąd nie dało się strzelać, jakby ktoś był u samego podnóża wzgórza. I tak jak wspominałem o tych okopach przy tej górze Chełm, tym wzgórzu Chełm, to tam miano zapewniać tą obronę bliską, jeśli by tutaj Rosjanie podchodzili. Dodatkowo te schrony się komunikowały z Młynką, więc ten ringsztad w Młynce, co widzieliśmy, mógł, strzelając wzdłuż tutaj drogi, wspomagać obronę bliską tego stanowiska. No mega ciężko znaleźć, ale warto było. Jestem cały poharatany, no, ale czego się nie robi dla pasji eksploracji. Mega zarośnięty. Jest jeszcze gdzieś drugi i nie spocznę, dopóki go nie znajdę. Jest. Udało się znaleźć. Obleciałem całe wzgórze dookoła, ale analizowałem ukształtowanie terenu. No i wiedziałem, że musi być gdzieś obok, bo przecież to miało być blisko tego Regelbaua. To miało być, stamtąd załoga miała wychodzić. I też strategiczne ustawienie. Bez sensu, żeby strzelał na zapole. Chodziło o obronę tej drogi tutaj. Także jest drugi ringsztad. Udało się. Mój nos poszukiwacza przygód mnie nie zawiódł. Dobrze zachowany, ale niestety zarośnięty i zasypany. No, one tak były maskowane, a po wojnie nikt go nie odkopał.
zaraz obok tego drugiego, no nie wiem, z 10 metrów niżej, ale mówię, w lecie byśmy prawdopodobnie tego w ogóle nie znaleźli, bo jest tak dobrze schowane. No i charakterystyczne stanowisko dla strzelca. Drugi pomocnik od amunicji był tam gdzieś w tym przedsionku, to widzieliśmy w młynce. No i tak to wyglądało. Jeszcze ręka się trzęsie, ale naprawdę no, dżungla pod Krakowem. Czym się da tu jakoś wejść? Chyba nie bardzo tędy. Jest mech i ślisko. Myślę, że chyba wejście jest zasypane, więc jeśli wejdziemy, to przez otwór, chociaż nie, jest wejście, ale zacznijmy od góry, bo wspominałem, że to jest punkt dowodzenia, taki sam układ miał być zakopany, a tutaj jest peryskop, jak w łodzi podwodnej. Także miał być wysuwany i punkt dowodzenia mieli obserwować, co jest w górze. W ogóle tutaj, jak budowali te bunkry, to nie tyle zagonili ludność cywilną, co nawet zbudowali kolejkę linową, która miała dostarczać na to wzgórze materiały. Ta kolejka po wojnie została rozebrana. Już jej nie ma. No ale takie to było logistyczne przedsięwzięcie. Dobra. Wygląda optymistycznie. No zaświecony. Ale to jak mówię, jak w młynce, że pierwsza komora, tutaj ciuchy zrzucano, przebierano. Tu dopiero były drzwi pancerne, które ważyły ponad 600 kilo, ale były gazostrzelne, dwuczłonowe takie. Tutaj komora odkażania, dekontaminacji, czyli wyższe ciśnienie panowało. Tu jakaś też umywalka, może toaleta. Socjalne pomieszczenie. Drugie drzwi pancerne już o wadze chyba 200 kilo. Jednodziałowe już. One nie były tak narażone. Nie musiały być takie zabezpieczone. No a tutaj izba załogi. No ale oczywiście zalane to jest. Także nie wejdę, bo nie mam kaloszy. Ale izba załogi dla 6-9 ludzi. Tutaj były prycze. To mogło być mniej, bo widzimy ogromne stanowisko, podstawę tego peryskopu. To jest naprawdę ewenement w tych regelbach. Nieczęsto się to zdarza. Jakiś stojak, jakaś podstawa, laweta i wielki taki komin jak w łodzi podwodnej, gdzie był wysuwany po prostu peryskop. No i te podstawy tutaj. Tam komin od kuchenki, znaczy od pieca, a tutaj jakieś wentylacyjne rury. Także tu mogło być mniej żołnierzy, bo ten peryskop zajmował dużo, no ale mega to jest fajne, mówię, to się często nie zdarza w bunkrach. Raz kozi śmierć. Jestem. Prawdopodobnie coś przytwierdzone tutaj i wysuwany, czy elektrycznie chyba. No i nasze wyjście ewakuacyjne,
które było zasłonięte jakimiś metalowymi deskami czy szynami. Tam piach, w wyniku zagrożenia, jak nie można było wyjść głównym, załoga wychodziła na zewnątrz po drabince na górę i uciekała. Także mega się cieszę, bo mówię, po tych dwóch pierwszych miałem niedosyt, że się nie dało wejść, a tutaj taka perełka, jesteśmy przy peryskopie. Tutaj mógł być dowódca, a te schrony miały też radiostację, więc mogły się komunikować. Tu dodatkowo z mójką był jeszcze kontakt wzrokowy. Także jest nawet prześwit. To peryskop pewno zmontowano, albo nawet nigdy nie zamontowano, tak jak mówiłem, one nie były ukończone. Ale to ciekawe niemieckie rozwiązanie. Dobra, ja będę stąd wychodził i może cykniemy coś z powietrza. Także z tego pięknego wzgórza 280 po dzikiej eksploracji było gorzej niż sądziliśmy, bo błoto, roztopy pierwsze, wiosna idzie. Żegnamy się, piękna okolica. Dzięki za ten odcinek, bo było fajnie i cieszę się, że kontynuujemy naszą przygodę z Regelbau i z tą linią Stellung B1 i umocnieniami pod Krakowem, bo naprawdę, no fajne miejsca, nieznane, ładne tereny, są tutaj trasy spacerowe, a nie trzeba jechać do MR-u, żeby je trochę bunkrów liznąć. Także mam nadzieję, że się podobało, dajcie znać, co o tym sądzicie, albo jak znacie jeszcze jakieś inne fajne pod Krakowem ukryte bunkry, chętnie tam się wybierzemy. No i nic, dzięki, cześć! Pa.